Cześć, witam serdecznie, z tej strony Aida i zapraszam na kolejną odsłonę Hoplandii Baśnie z i Poproci, czyli pracę w klimacie magicznym, tajemniczym, wróżkowym. Ja przygotowałam dla Was ramkę i oczywiście tu od razu nasunęła mi się kolekcja, z którą będę pracować. To jest kolekcja Aurora z 13 Arts, która idealnie wpasowuje się w temat i wybrałam papier, z takimi ciekawymi przejściami, zielonkawy. Będziemy także używać jakichś elementów, które były w kolekcji, na przykład wróżka, która w zasadzie jest tutaj naszą główną postacią całej pracy. Na początek docinamy sobie papier do ramki, przyklejamy żel medium bądź też mocny klej i zabezpieczamy papier za pomocą gesso clear, czyli przezroczystego gesso po to żeby potem dalej móc pracować z mediami. Mamy papier zabezpieczony w ten sposób przed zniszczeniem i media będą się ładnie na tym papierze zachowywać. Także malujemy sobie taką konkretną warstwę równiutko i suszymy za pomocą nagrzewnicy bądź też pozostawiamy do wyschnięcia. Jak już będzie tło wyschnięte, wysuszone, bierzemy sobie maskę. Też jest to maska z kolekcji Aurora i za pomocą pasty modelującej możemy sobie do, nałożyć wzór. Jest to bardzo prosty, prosta technika. Ja u, uważam, że zawsze ta, ten wzór z maski dodaje czegoś ciekawego w tle i bardzo lubię używać właśnie masek z dodatkiem pasty bądź też innych kolorowych past. Po wysuszeniu odkładamy na chwileczkę naszą ramkę i szukujemy sobie nasz główny element. Ja mam tutaj trzy patyczki, drucik i piórka. Sama sobie tutaj jak widzicie okręcam drucikiem piórka. Chciałam zrobić taką kompozycję z tych piórek. Przy okazji za pomocą drutu oplatam te gałązki po to, żeby one trzymały się razem. Ile tych piórek doda dodacie, jest to oczywiście zupełnie dowolne. Ja chciałam, żeby te piórka pojawiły się tutaj w tej pracy, pasują mi one tutaj do tematu. I, no i generalnie do kompozycji całej tej na, na patyczkach wydawało mi się, że będzie to fajnie wyglądać. Więc za pomocą drutu i piórek możecie sobie zacząć budować tą naszą kompozycję. I potem przykleimy to sobie do papieru. Wszystko, co dzisiaj będę kleić, będę kleić na żel medium albo multimedium. To są dwa media, możecie je stosować zamiennie. Multimedium jest nieco gęściejsze i ja czasami wolę to multimedium do przyklejania takich większych, cięższych elementów. Na żel medium też oczywiście możecie sobie przykleić. Niemniej jednak ono jest troszeczkę rzadsze. I to w zależności od tego, co chcę przyklejać, wybieram jedno z tych dwóch mediów. Mam już nasz główny element gotowy. Wycinam sobie jeszcze tagi, też z kolekcji Aurora z papierów, i zaczynam sobie budować kompozycję. Papierowe elementy możemy przyklejać na taśmę dwustronną, żeby troszeczkę dodać przestrzenności. Natomiast wszystkie inne elementy przyklejamy sobie na Multimedium czy żel medium. Możecie też użyć kleju na gorąco, jeśli nie macie żadnego z tych medium. Natomiast ja osobiście lubię używać żel medium, ponieważ lubię sobie czasami poprawić kompozycję, przesunąć, podnieść jakiś element, dołożyć i dzięki temu, że żel medium schnie długo, mogę dosyć długo bez ryzyka zniszczenia pracy te elementy układać. I jak widzicie, w zależności od tego, co mamy w domu, możemy sobie tutaj dokładać różne elementy. Ja oczywiście mam swoje pudełko magiczne z suszami, mam tam szyszki, mam tam um, e, jakieś korzonki, e, jakieś elementy e, inne suszone, kawałki drewna z mchem, jak widzicie. Wszystko, co znajdziecie, co generalnie pasuje do takiego leśnego, magicznego tematu. Będzie tutaj się fajnie sprawdzało. Możecie dołożyć właśnie szyszki, piórka. Ja mam jeszcze chrobotek reniferowy i to wszystko super się sprawdzi w takich pracach. Wybrałam sobie wróżkę, wycięłam i będę szukać też jeszcze do niej, do niej skrzydełka. Skrzydełka wycinam z folii. Aurora również jest to dodatkowy element do kolekcji i są to świetne elementy do wycinania. Także całą, całość przyklejam sobie na żel medium, wróżkę do skrzydełek i skrzydełka jeszcze na kawałek drewienka, tak żeby mi wszystko ładnie pasowało. Dokładamy sobie ewentualnie jeszcze kwiatki. Możecie dodać jeszcze jakieś inne elementy to, co macie, to co Wam pasuje kolorystycznie i tematycznie do tej pracy. Ja tutaj postanowiłam dodać trochę kwiatów, żeby to było takie bardziej kobiece. I nadal z tej samej folii wycinam jeszcze elementy, gdzie wszystko ładnie ze sobą pasuje w tej kolekcji, więc i maska, i te elementy na folii uzupełniają się. I dodajemy sobie troszeczkę tej folii, po to, żeby dodać takiego dodatkowego, ciemniejszego akcentu. Bardzo lubię w pracy, jeśli jest taki kontrast właśnie między biel i, biel i czerni. Zawsze nam pomaga ten kontrast osiągnąć, taką głębię. Więc to wycinamy sobie trzy takie elementy z folii i dokładamy do naszej kompozycji wszystko. Oczywiście dalej przyklejamy, jak widzicie, na real medium. Także nasza praca w zasadzie jest gotowa, ale oczywiście nie mogę Was tak zostawić. Ja zawsze muszę coś jeszcze pokombinować, więc dokładam sobie jeszcze Żel medium. Na to Żel medium dosypuję sobie mikrokuleczki, złote drobne, też z 13 arc i, i złoty brokat. Lubię teksturę, lubię połysk, szczególnie, że tutaj będzie nam to się wszystko bardzo ładnie komponować ze sobą. Na koniec już zakładam ramkę, żeby widzieć jak to wszystko wygląda. Doklejamy sobie napis. Znalazłam jeszcze taką malutką latarenkę czarną. W międzyczasie ją przykleiłam. Teraz wokół niej maluję. A czym maluję? Maluję farbami akwarelowymi. Oczywiście też są to farby akwarelowe 13 art, z tym że ja przełożyłam sobie farby do metalowego pudełka. Lubię mieć je wszystkie razem. I dołożyłam białej farbki, tutaj dodaje nam takie lekkości, możecie zostawić tylko biały, możecie też pobawić się tak jak ja innymi kolorami, na przykład brązem, który tutaj ładnie nam uzupełni i podkreśli teksturę, możemy też pobawić się jeszcze innymi farbami, ja tutaj jeszcze próbowałam dołożyć troszkę koloru z kolor glow, kolor goldstone, czyli złoty kamień, on też nam tutaj ładnie pasuje. Możemy nadmiar farby zawsze sobie zdjąć za pomocą mokrej chusteczki, jeżeli cokolwiek gdzieś pójdzie nie tak. Więc bawicie się tak długo tym, tą akwarelką, tym kolorem, aż jesteście zadowoleni. Tak jednak na koniec już rzeczy, które możemy lub nie musimy dokładać. To jeszcze są oczywiście chlapnięcia. Ja używam tuszu akrylowego białego, i potem jeszcze dochlapuję sobie złotym tuszem brokatowym po to, żeby ta praca jeszcze była ciekawsza, jeszcze bardziej teksturowa i jeszcze więcej tych elementów posiadała. Na sam koniec możecie sobie przebielić, jak już wszystko będzie słuchało delikatnie elementy za pomocą białego gesso i. To będzie na tyle. Zapraszam do inspirowania się tą pracą i tworzenia własnych prac. Jestem bardzo ciekawa, co pokażecie. Nie musicie dokładnie każdego etapu tak samo wykonywać, ale zainspirujcie się i pokażcie. Jestem bardzo ciekawa. Dziękuję Wam bardzo.